Myślę, że runda taka zgrywania się, nowy zespół, nowi zawodnicy, stworzyliśmy nową drużynę i gdzieś tam ten czas zgrywania, to był czas zgrywania, poznawania się zawodników. Myślę, że już jakoś poznaliśmy się, gramy lepiej, no ale dalej budujemy tą drużynę. No ale też były takie mecze ciężkie, choćby ten w Toruniu, jak ten mecz w Gdyni, ten ostatni mecz też chyba niedosyt po tym pojedynku z Anwilem. Dokładnie. No, mecz w Toruniu, jak i w Gdyni, to były bardzo ciężkie mecze, ale też przeciwnicy byli bardzo dobrze dysponowani i nie mieliśmy za dużo do powiedzenia, że tak powiem. Aczkolwiek mecz z Anwilem to już myślę inna historia, bo przyspaliśmy tak naprawdę pierwszą połowę. Gdybyśmy zagrali, wyszli inaczej od początku meczu, to myślę, że to my moglibyśmy wygrać ten mecz. No właśnie, mamy jakieś takie problemy z koncentracją, z nastawieniem do meczu, bo też te pierwsze połowy w Lublinie, w Dąbrowie Górniczej, a teraz ta pierwsza połowa z Anwilem, coś tam gdzieś siedzi w głowie? Myślę, że nie ma takiej zasady, bo jeśli patrząc nawet na mecze wyjazdowe, gdzieś mieliśmy z Gliwicami, gdzie zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze pierwszą połowę. Także to nie ma co na to patrzeć, jak zaczynamy mecz, po prostu to każdy mecz ma swoją historię i myślę, że każdy jest innym przypadkiem. Czyli co, jesteśmy na półmetku tej rundy, a ta druga runda, jak spoglądasz na ten terminarz, jaka to będzie runda? Myślę, że pierwszą rundę zaczęliśmy dobrze, aczkolwiek teraz mamy zupełnie inny terminarz. Gramy z Rosą, która na wyjeździe, która gra bardzo dobrze u siebie, wzmocniła się ze zawodnikami, wrócił Obi Trotter, który nie grał w pierwszym meczu. Także na pewno nie będzie łatwych meczy. Ta liga pokazuje, przykładem jest Spójnia, która jest w końcówce tabeli, a tak naprawdę rywalizuje na równi z każdym topowym zespołem tej ligi. Także widać, że każdy może wygrać z każdym i nie będzie już łatwych meczów. Naszym celem wdrapanie się do tej czwórki po tej rundzie zasadniczej? Myślę, że tak jak trener nam ostatnio wspominał, naszym celem teraz będziemy patrzeć każdy mecz przed sobą następny. Musimy wygrać każdy mecz. Myślę, że też nie czujemy się tak, że będziemy jechać na jakiś mecz, czy wyjazd do Zielonej Góry, czy właśnie do Wrocławka, że będziemy go spisywać na straty. Tam też będziemy walczyć, tam będziemy chcieli wygrać. Duże rezerwy są w tej naszej drużynie, jeszcze dużo jest takiego materiału do wykorzystania, do wyciągnięcia z tego zespołu? Myślę, że tak, że naprawdę mamy bardzo dobrych zawodników i potrafimy grać dobrą koszykówkę. Teraz wszystko w naszych rękach, my musimy to poskładać i zacząć po prostu dobrze grać.